jest fragment muru komina. W tym miejscu wznosiły się cienkie ściany, wzdłuż których dym unoszący się z palenisk uchodził do otworu wylotowego. W jednej kuchni sporządzano posiłki dla braci i pacjentów szpitala. Resztki spożywano tutaj. Znaleźliśmy w pobliżu liczne kości zwierząt domowych, takich jak kozy, owce i bydło. Niech bracia nie polują konno, pieszo ani z sokołem. Strawa i napitki przednie być winny zgodnie z tym, na co konwent pozwolić sobie może. Niech bracia nie jadają mięsa w środy, w soboty i od siedemdziesiątnicy do Wielkiej Nocy, prócz tych, którzy słabują lub na zdrowiu zapadli. Ci, którzy siądą do stołu, niech dostaną dwa posiłki mięsne lubo jeden przyrządzony na dwa sposoby. Porcja na dwóch ubogich ma ważyć dwie miarki. Za murem komina i paleniskiem, położonym najdalej na północ, znaleźliśmy dziwną niszę. Długo zastanawialiśmy się nad jej funkcją. Podejrzewamy, że mieściła się tutaj pomywalnia. Ktoś stawał na tej płycie i zbierał resztki z talerzy oraz garnków, a potem mył je nad tym zagłębieniem. Tutaj było miejsce na pochodnie, która oświetlała wnękę. Woda po umyciu naczyń spływała następnie wyżłobieniem w podłodze kuchni i płynęła do kanalizacji rurami poprowadzonymi wewnątrz murów refektarza. Ta obszerna komnata służyła za refektarz. Reguła zakonu nakazywała braciom wspólnie spożywać posiłki, co wymagało sporej przestrzeni. Refektarz w Margacie miał prawdopodobnie dwa poziomy. Na górnym jadali bracia rycerze, a na dolnym bracia niżsi rangą. Na podłodze widać ślady podstaw kolumn podtrzymujących górny poziom refektarza. Nieopodal przechowywano oliwę z oliwek, by zawsze była pod ręką. Baryłki z winem wciągano prawdopodobnie do refektarza bezpośrednio z piwnicy, tymi okrągłymi szybami. Reguła nie zabraniała jego picia. Przeciwnie, rycerzom zalecano wino do mięsa i innych posiłków. Wszyscy bracia winni zasiadać do wspólnego stołu. Niech żaden nie spożywa posiłku samotnie, chyba że otrzyma na to pozwolenie. Jadło w konwencie, takoż i napitki, winny być proste. Niech żaden z braci nie dostaje jadła lepszego ani innego niż pozostali, ani przy stole, ani później. Tutaj mieściło się dormitorium. W tej sklepionej komnacie bracia zakonni spędzali noce. Zgodnie z regułą zakonu w XII wieku wszyscy spali w jednym pomieszczeniu. Pierwotnie ta sklepiona komnata była podzielona na dwie części. W jednej spali rycerze, w drugiej bracia niżsi rangą. Do rycerzy należeli wyłącznie szlachetnie urodzeni. Niżsi rangą byli zaś bracia sierżanci i Turkopole, czyli miejscowi chrześcijanie lub potomkowie mieszanych związków. Służyli oni w lekkiej jeździe oraz oddziałach zwiadowczych.
Rozmiary komnaty pozwalają z grubsza określić liczebność braci. W całej Ziemi Świętej stacjonowało ich około 3400. Mniej więcej tyle samo przebywało w Europie. Ci zajmowali się zarządzaniem tamtejszymi posiadłościami zakonu. W fortecy wielkości Margatu służyło prawdopodobnie 50-60 rycerzy. Wydaje się to mało. Pamiętajmy jednak, że Joannici byli jednymi z najlepszych wojowników swoich czasów i że przysięgali oddać życie w obronie Ziemi Świętej. Utrzymywali dyscyplinę, patrolowali okolice, walczyli w dzień i w nocy. Różnica między braćmi zakonnymi a zwykłymi rycerzami była mniej więcej taka jak dziś między komandosami a policjantami z drogówki. Oddział 60 takich rycerzy stanowił nie lada siłę. Reguła templariuszy stanowiła na przykład, by atakować oddziały wroga trzykrotnie przewyższające braci liczebnie, to też walka z przeważającymi siłami stanowiła dla nich chleb powszedni. Rycerze zakonni byli znakomicie wyszkoleni, ale sukcesy zawdzięczali też całkowitemu posłuszeństwu wobec zasad oraz znakomitemu ekwipunkowi, jaki gwarantował im zakon. Jednym z podstawowych elementów ich wyposażenia była kolczuga okrywająca ciało od głowy po kolana, a czasem nawet kostki. Rozcięcia z przodu i z tyłu poniżej pasa umożliwiały jazdę konną. Pierwszą warstwę odzieży rycerza stanowiła wełniana tunika. Na nią rycerz nakładał skórzany bezrękawnik, a następnie kolczugę. Te trzy warstwy, wełny, skóry i metalu, chroniły ciało przed głębokimi ciosami mieczy i przed grotami strzał. Częścią pancerza był również hełm. W XII wieku stożkowaty, w wieku XIII natomiast garnczkowy. Muzułmanie nosili podobną odzież i kolczugi. Pancerze krzyżowców były jednak mocniejsze, a ich miecze oraz ostrza włóczni dłuższe. Zmasowany atak dobrze wyposażonych i wyszkolonych rycerzy, zarówno zakonnych, jak i świeckich, przynosił znakomite efekty. Przez długi czas krzyżowcy pozostawali siłą nie do pokonania. Wieść niosła, że dosłownie miażdżą wroga. Ważną rolę w ich kampaniach odgrywały też konie, specjalnie szkolone do bitwy i sprowadzane z Europy. Były one większe i mocniejsze od miejscowych wierzchowców, którymi rycerze gardzili. Na noc cały ekwipunek składano w zbrojowni. Zgodnie z regułą, rycerze sypiali w koszulach nocnych. Nieopodal dormitorium znajdowała się dwupiętrowa wieża z latryną. Można z niej było korzystać równocześnie na obu kondygnacjach, czyli na poziomie dormitorium i znajdujących się na dachu tarasów. Brat winien mieć trzy koszule i trzy pary gaci, jedną tunikę i jeden czepek, trzy prześcieradła na łóżku i czwarte w sakwie, dwa płaszcze, w tym jeden podbity skórami, oraz dwie pary nogawic, jedne lniane, drugie wełniane. Niech sypia odziane w koszule z lnu, wełny lub innej materii.
Asasyni mieszkali w górach na wschód od Margatu. Sekta ta powstała pod koniec XI wieku. Jej członków uważano za najzacieklejszych wojowników niewiernych. Od roku 1130 wznieśli w okolicy kilka fortec i stworzyli niewielkie